Działania w zakresie wyjaśnienia przyczyn katastrofy polskiego samolotu Tu-154 nad Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku prowadzono w sposób uniemożliwiający ustalenie rzeczywistych przyczyn i przebiegu zdarzeń, a wręcz wspierający rosyjską operację dezinformacyjną w tym zakresie. Działania takie, dezinformacyjne, uniemożliwiające zbadanie przebiegu wydarzeń, prowadziły zarówno służba wywiadu wojskowego, jak i służba kontrwywiadu wojskowego, a także Naczelna Prokuratura Wojskowa. Ale niestety także przyłączyła się do tego część kadry dowódczej, która nie miała odwagi ująć się ani za swoim prezydentem, ani za swoim szefem sztabu, ani za swoimi dowódcami rodzajów sił zbrojnych, którzy polegli pod Smoleńskiem. Służba kontrwywiadu wojskowego i wywiadu wojskowego nie dokonały żadnej analizy posiadanych informacji na temat katastrofy smoleńskiej. Mówił o tym w sposób dobitny, jednoznaczny i mam nadzieję, że wstrząsający nawet waszymi sumieniami pan minister Kamiński. Między innymi przekazały one prokuraturze posiadane dane, ale tak, żeby nie można było wyczytać ich rzeczywistego znaczenia i rzeczywistej treści. Ukryto kluczowe dokumenty, w tym odnoszące się do trajektorii Tu-154 w ostatniej fazie lotu. Te dokumenty istnieją w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale nie przekazaliście ich prokuratorze. Ukryliście je nie tylko przed opinią publiczną, nie tylko okłamywaliście tutaj, w Polsce wszystkich i za granicą, ale także nie przekazaliście ich prokuraturze. Służby brały aktywny udział w fałszowaniu i ukrywaniu informacji. Ukryto w ten sposób także fakt zgody 15 kwietnia, jest protokół z tego wydarzenia, na niebadanie szczątków ofiar przez Rosjan, a także informacje, które napływały do Ministerstwa Obrony Narodowej już od września 2010 roku o tym, że zamieniono ciała ofiar. Przez blisko 2 lata oszukiwaliście w tej sprawie opinię publiczną. Z inspiracji pana Ryszarda Parulskiego, pana prokuratora Ryszarda Parulskiego, pana pułkownika prokuratora Ryszarda Parulskiego, służba kontrwywiadu wojskowego podjęła wówczas czynności zmierzające do ustalenia kontaktów, w tym analizę billingów, połączeń telefonicznych, znajomości i środowiska prokuratora Marka Pasionka. Tylko dlatego, że w trakcie śledztwa smoleńskiego zwrócił się do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z prośbą o informacje, jakie służby amerykańskie mogły mieć na temat przebiegu tej straszliwej katastrofy. I dlatego podjęliście działania inwigilacyjne tego odważnego, prawego prokuratora. To jest hańba. Za to, że ktoś coś chciał zrobić dla Polski, wy go prześladowaliście. Za to, że nie zadbano o bezpieczeństwo prezydenta, nagradzaliście awansem. To jest wasza moralność. To są wasze wartości. Być może jeszcze trzeba jedną uwagę zrobić w związku z panem prokuratorem Parulskim. Myślę, że to jest rzecz ważna. Dlatego, bo sprawa doboru prokuratorów wojskowych do prowadzenia śledztwa smoleńskiego wymaga osobnej analizy, to jest bezsporne. Ale w szczególności dotyczy to działania pana prokuratora Ryszarda pułkownika Parulskiego. W niektórych wypadkach istnieją przesłanki wskazujące, że dobierano, być może to on robił, to jest odpowiedzialność wówczas ministra obrony narodowej także w tamtym systemie prawnym. A więc dobierano osoby, które uprzednio, prokuratorów wojskowych, którzy uprzednio uwiarygodnili się poprzez swoją gotowość przechodzenia do porządku dziennego nad przestępstwami godzącymi w bezpieczeństwo państwa polskiego. Dotyczy to przynajmniej jednego z głównych prokuratorów tego śledztwa, śledztwa smoleńskiego, który już wcześniej umorzył postępowanie w sprawie sfałszowania przez żołnierzy wojskowych służb informacyjnych kilkudziesięciu certyfikatów dostępów do informacji ściśle tajnej. Takie zawiadomienie o sfałszowaniu przez żołnierzy WSI kilkudziesięciu takich certyfikatów zostało na ręce tego prokuratora przedłożone. I on to umorzył.
A czy wiecie państwo, dlaczego to umorzył? Bo uznał, że to jest, zawiera niską szkodliwość czynu, sfałszowanie dostępu do ściśle tajnej informacji, kilkadziesiątkrotne. Kilkadziesiątkrotne, a później ci oficerowie, dysponując tymi certyfikatami, byli wysyłani do NATO, byli wysyłani do kwatery głównej, byli wysyłani do ataszatów i reprezentowali państwo polskie i mieli dostęp do informacji, ściśle tajnych informacji NATO. I później publicystyka komunistyczna mówiła, no jakżeż to wspaniali ludzie komunistyczni wprawdzie, o rodowodzie komunistycznym, ale NATO im wierzy. To nie NATO im wierzyło. To nie na to im wierzyło. To my okłamywaliśmy na to.